Dzień dobry, witamy w Jawronowie. A dzisiejszym gościem jest, no ktoś złośliwy mówił, dawno nie nagrywaliście C5. No nagrywaliśmy C5 całkiem niedawno, ale ta jest inna. Ta jest inna niż te, które były do tej pory nagrywane. Faktycznie tego Sturena nie mieliśmy w dłuższą chwilę. To jest taki troszeczkę unikatowy model, bo to jest nie dość, że Crossture, czyli tak jak już zapewne widzicie, on jest troszeczkę wyższy, troszeczkę bardziej obuty plastikami. Pierwszym takim autem było Volvo V70 w tamtym, które dalej było Volvem w kombi, natomiast już było takie trochę i był terenowione. To tak samo mamy i tutaj, no mamy troszeczkę tych dodatków, które zwykła C5 nie ma, ale o nich za chwilę. Jest to końcówka produkcji, jest to 2017 rok, pełny 2017 rok. Także jest to jeden z ostatnich Citroenów C5, jakie opuściły fabrykę we Francji. Jest to już później z tych samochodów nie produkowano, no chyba że w Chinach. W Chinach jeszcze w 2019 roku możecie sobie sprawdzić. Produkowano C5, natomiast chyba bez większych sukcesów rynkowych jakoś Chińczykom C5 nie przypadła do gustu. Crossturer, czyli tak jak tutaj już na początku wspomniałem, troszeczkę wyższy. Felga zarezerwowana do Crossturera, trochę ma tych nakładek. Nie różni się wiele od zwykłej C5. Natomiast te dodatki, które tutaj widzimy na filmie, w momencie kiedy ten samochód był nowy, kosztowały same te dodatki prawie tyle, ile ten samochód cały kosztuje dzisiaj. Było kilkadziesiąt tysięcy złotych dopłaty, żeby wyjechać C5, Crossturera. O, tu ma taką fajną lotkę z przodu. No ma parę takich rzeczy, parę takich smaczków, ma lusterko chromowane, parę rzeczy ma, których zwykła C5 nie ma. Samochód tradycyjnie w pełni bezwypadkowy, samochód z oryginalnym przebiegiem wynoszącym na dzień dzisiejszy 182 tysiące km, przebieg będzie wpisany na fakturę. W ogłoszeniu znajdziecie wszelkie zmienne, takie jak windę we pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny, abyście mogli auto sprawdzić sobie i w Polsce, i we Francji. Elektryczna klapa, no jak to w wersji ekskluzyw. Koło dojazdowe, podłoga, zobaczcie, cała, nigdy auto nie dostało w tył. Bagażnik jak na kombi, bardzo czysty, niepogiszczony. Widać, że tutaj nikt Bóg wie czego nie woził. Nigdy nie zdążył zniszczyć przez te kilka lat. No tak samo i tutaj, no tutaj środek bardzo ładny. No, tu mamy rurecki w drzwiach, że jest bardzo przydatna podczas jakichś wakacyjnych wyjazdów. Co mamy tutaj dalej? Mamy automatyczną skrzynię biegów. Mamy, jak w każdym Citroenie po 15 roku, dotykowy ekran. Zaraz pokażę Wam pewne funkcje tego samochodu. Wielofunkcyjna kierownica. On ma trzymanie w pasie ruchu, no i z racji tego, że to jest świeży samochód, ma jeszcze jakiś tam tryb jazdy, eko i tak dalej, no może ekologia z biegiem lat wymuszała na producentach pewne bardziej lub mniej potrzebne rzeczy. Tradycyjnie elektryczne fotele z pamięcią, z luksusu, najdroższy system Car Hi-Fi, bardzo fajny. Tutaj, tak jak mówiłem, Widać. Trzymali w pasie ruchu. Przebieg. No i wspomniany dotykowy ekran. Już tutaj mamy już po polsku, nawet sobie mamy ustawione. No, wszystko jak należy. Nawigacja, ustawienie, usługi sieciowe. Tu sobie możemy i zdjęcia w tym samochodzie przeglądać. Możemy sobie, mamy radio z twardym dyskiem, mamy tak naprawdę całą masę bardzo fajnych, bardzo ciekawych funkcji. No jednym się ten ekran dotykowy podoba, innym mniej, natomiast no to o gustach nie dyskutujemy. O gustach nie dyskutujemy. Samochód prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będzie wystawiony na Automoto. Ale do sprzedaży jest dostępny już teraz, w tej chwili, jeśli komuś bardzo wpadł w oko, przyjeżdżajcie do nas do Jabłonowa, do Alei Prawowskiej 3.
A w ogóle może napiszcie w komentarzach, czy które się Wam podoba bardziej od zwykłej cepionki, czy może mniej. To też ciekawa sprawa. Zapraszam i polecam.